Halo, halo, dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu środowym, które jest przeznaczone dla wszystkich miłośników psów i tych, którzy podzielają wspólną pasję. Chcemy się razem tutaj spotykać, edukować, dowiadywać różnych rzeczy, dzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami, sukcesami, problemami. Także to jest takie nasze spotkanie, jak zwykle we środy dzisiaj przedświątecznie i tak sobie pomyślałem, że może w związku z tym gdzieś tutaj nawet na dole takie specjalnie przygotowałem dla was pisanki i kurczaczki to bo to, to taki jakiś jest czas żebyśmy sobie pogadali o tym co tak naprawdę was interesuje więc ja, owszem, mam mnóstwo różnych tematów, które aktualnie przerabiam, ale pomyślałem, że może zapytam Was, co dla Was w tym momencie, teraz tutaj jest jakoś szczególnie ważne, o czym chcielibyście pogadać na temat swoich psiaków. Więc wpisujcie proszę w komentarzach, jakie tematy w tej chwili są dla Was najbardziej interesujące. Ja te komentarze mogę wrzucić tutaj na nasz wspólny kanał. Jeżeli jesteście na grupie na Facebooku, to aby widać było kim jesteście, to musicie po prostu zaakceptować to klikając na link, który się tam pojawił, bo w przeciwnym razie będziemy widzieli, że jesteś po prostu Facebook user, który mówi dzień dobry, nie? I ja też ci odpowiadam Facebook userze dzień dobry, ale nie wiem kim jesteś. Więc jeśli chcesz żeby było widać, kim jesteś, no to po prostu zaakceptuj, zaakceptuj to. Jak się masz? Cześć Janusz, ja się mam dobrze, ty widzę też znakomicie, bo obserwuję twoje działania i jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak tam sobie radzisz na tej majorce, więc super, super. I to w dodatku wszystko po hiszpańsku. Także motivador działa. Ekstra. Facebook user mówi, przewodnictwo. Dobra. Fajny temat. Ja powiem wam od razu, że grzebię nad jednym takim tematem bardzo intensywnie. A mianowicie dotyczy on... Czekajcie, ja sobie tutaj więcej trochę światła zrobię, żebyście mnie lepiej widzieli, jak ten Wilks z bajki o, o kopciuszku. Nie o kopciuszku, o czerwonym kapturku, nie? <laughs> żebyś mnie lepiej widział. Ja. Okej. Okay. I teraz... I teraz, czyli przewodnictwo to jest jeden, Amon Amart. Piesek stracił słuch, odzyskuje go. Nie było niedawno u mamy, piesek mnie znał. Co zrobić, żeby bez słuchu mnie znów poznał? Czyli on odzyskuje ten słuch, czy on go traci? Bo, bo nie, nie, nie bardzo kojarzę. Czyli no zdarza się, że pies traci słuch. Ale on ma jeszcze całe mnóstwo innych znaczy, ma kilka innych zmysłów, tak? Bo ma jeszcze wzrok, ma jeszcze węch, więc on wie, że ty to ty, nawet jeżeli nie słyszy. Więc nie wiem, czy coś musisz specjalnie robić, żeby cię poznał. Po prostu daj mu się obwąchać I myślę, że to wystarczy. Mole Iwra, mole mam. Czy mole ubraniowe są trujące dla psa, bo poluje luna? Myślę, że w tej dawce, w jakiej poluje, nie są trujące dla. Psa. Janusz, miałem najlepszych profesorów. Lizus. <noise> oczywiście Janusz kończył nas kurs zawodowy, ale oczywiście e, e, tak. E, bardzo się cieszę, że byłeś naszym studentem. Mamba. Co z tymi kotami i psami? Doczekamy się. Możemy też o tym chwilkę e, powiedzieć. E, więc e, czekajcie, już tutaj sprawdzam, czy tam jest ten live, czy go nie ma. E, jest na Facebooku. Oczywiście. Już Wam powiem. Tak. Właśnie. Trwa. Oczywiście, że jest. Na stronie Wesołej Łapki, na Facebooku trwa. E, ok. Więc zapraszam. Gdziekolwiek jesteście, to. to o, ile jajek może zjeść pies, a ty? Ile dasz radę? Akurat jeśli chodzi o jajka, to są dość bogatym źródłem białka i w ogóle innych substancji odżywczych, tam steroli, i tak dalej, więc bezpiecznie. Samo zdaje się, że samo białko jajka zawiera histydynę, więc nie powinniśmy samego białka podawać, ale. Ale po prostu jajko, jak najbardziej. Byle bez majonezu, wiecie, bo potem może dostać rozwolnienia. Dobra, a co z kotami i psami? Słuchaj, ja już Ci wyjaśniam. Jeśli chodzi o koty i psy, to zacząłem ten temat analizować i przygotowywać. Okazało się, że jest to grubsza sprawa niż myślałem, bo teraz, tak. Nie ma czegoś takiego jak kot i pies. Są Różne koty i są różne psy. Są na przykład koty w różnym wieku, tak samo jak psy, koty, które mają różną historię, w związku z tym mają różne doświadczenia z psami, tak? takie, które nie mają w ogóle doświadczeń z psami. I są też psy, które należą do różnych raz, są w różnym wieku, należą, mają różny temperament. Więc tutaj, zanim zaczniemy mówić, jak tam te koty i psy ze sobą dogadywać, to musimy po prostu dość skrupulatnie rozważyć te wszystkie aspekty, o których przynajmniej tutaj wspomniałem tak pobieżnie, nie? bo inaczej będziemy postępować, kiedy mamy na przykład młodego kota, młodego psa, bo, bo tutaj pewnie roboty będzie dość niewiele, albo jak mamy koty, które wcześniej żyły długo bez psów, nie miały z nimi kontaktu, nagle pojawia się pies w ich życiu, albo psa, który należy do grupy psów bardzo aktywnych, bardzo takich na przykład mających zachowany cały łańcuch łowiecki, no i wtedy kot może być dla nich, dla nich po prostu zwierzyną, ale kot też może się bronić, prawda, przed takim psem, więc tutaj może uruchomić swoją strategię przetrwania i nawet zrobić psu krzywdę realnie, tak? Więc tutaj tematów jest, jest w związku z tym bardzo, bardzo wiele i myślałem, że to będzie taki prosty, wiesz... Jeden, jeden jakiś może live, a może jakiś tam zrobimy kurs online, taki wiesz, dwie, trzy lekcje, no ale nie, no okazuje się, że tutaj trzeba znacznie bardziej poważnie do tego tematu podejść. Ogólnie to, co mi się jakby tutaj rysuje odnośnie zapoznawania psów z kotem, to jest kilka takich rzeczy, które mogę już teraz wam na pewno powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest nie spieszcie się. Tak, Jak macie psa zapoznać z kotem, kota z psem, albo z psami, kota, koty z psami, to się nie spieszcie. Dajcie im czas, żeby one po prostu się poznawały w sposób dla nich bezpieczny. Najprościej na początek jest odizolować je od siebie i dawać im się zapoznać poprzez zapach. Idealnym pomysłem jest to, że na przykład miejsce, które ma zapach kota, na przykład posłanie, na którym kot zwykle śpi. Dajecie psu, żeby też na nim sobie leżał. Miski, z których kot je, możecie dać do wylizania psu i vice versa. Miskę psa albo tę miskę, którą pies wylizał, dajecie kotu, żeby sobie z niej coś zjadł. Oczywiście musimy uwzględnić to, żeby zwierzaki nie miały jakichś tam pasożytów, które mogą się pomiędzy nimi przenosić, czyli to jest kolejny temat, który trzeba, trzeba rozważyć dajcie im się zapoznawać w sposób spokojny, bez gonizm, bez możliwości jakby takiego uciekania, atakowania. Najlepiej jest wziąć psa, po prostu umieścić w sposób bezpieczny, na przykład w klatce kennelowej, jeśli jest do tego przyzwyczajony, jeśli nie, to mieć go na smyczy i zaprezentować kota w kontenerze, w jakimś właśnie bezpiecznym takim transporterze, żeby pies miał czas, aby sobie spokojnie tego kota... Powąchać nawet z pewnego oddalenia, zobaczyć, że on się tam rusza, że to jest ten sam zapach, który przed chwilą poznawał, na przykład jedząc z miski, którą ten kot przed chwilą dostał. Także tutaj, im wolniej to zrobicie, im więcej takich tego typu pomysłów wdrożycie, to tym łatwiej będzie tym zwierzętom się zaakceptować. I kiedy już dochodzi do takiego spotkania bardziej bezpośredniego, to ja jednak proponuję, żeby pies był w kagańcu, tak? bo jest większe prawdopodobieństwo, że to pies coś może zrobić kotu, niż kot psu, bo kot zawsze może uciec do, do góry, na mebel jakiś. No pies nie. I tak samo, jeżeli macie kotka, który jest bardzo młody, to też pies powinien być w kagańcu, dlatego że młody kot nie będzie wiedział, jak sobie poradzić i może zostać przez tego psa ugryziony albo właśnie w jakiś sposób uszkodzony. Więc moja ostrożność, rozwaga, czas – to są takie najważniejsze wskazówki, które bym Wam dał natychmiast, teraz, już. Jeszcze bez tego takiego rozkminiania w szczegółach, jak to wszystko punkt po punkcie przeprowadzić. Ale mam taki plan i oczywiście chcę, chcę żebyście też ten temat poznali. Tak? I dalej o tym psie, który traci słów czy odzyskuje. Wystarczy, że piesią mi wącha, zapewne, zawsze przy pieskach to. Tobie przysiad, żeby im pokazać, że jestem z nimi na równi, to pomaga. Czy wiesz, po prostu pies też bardzo dużo informacji o świecie otrzymuje poprzez zmysł węchu i, i też wzrok, który, jak wydaje się, ma, ma całkiem ok. Więc on wie, że ty to ty, wie, że twój zapach to jest twój zapach. Jeżeli nie, nie widział cię przez dłuższy czas, no to oczywiście nie musisz do niego mówić, ale możesz pozwolić, żeby do ciebie podszedł, powąchał, dać mu nawet jakiś smakołek, żeby sobie fajnie przypomniał, kim jesteś i powinno być wszystko okej. Okay. Wady i zalety psa schroniskowego. Wiesz co ja, no ja napisałem kiedyś taki artykuł, gdy bierzesz psa ze schroniska. I on chyba nawet jest u nas na stronie w blogu. Więc jak sobie wpiszesz, gdy bierzesz psa ze schroniska, to ten mój artykuł się na pewno Tobie pojawi. Facebook user Znowu o tym jajku. Czy można dać psu całe surowe jajko ze skorupką? Jedni twierdzą, że tak, inni, że tylko żółtka, inni, że białko i żółtko, ale osobno. To jak to jest? Słuchajcie, jakby pomyślcie sobie, jak to jest w naturze. Wyobraźcie sobie, że idzie sobie jakiś taki nie bezpański pies i znajduje jakieś jajo. tak? No i co on sobie będzie oddzielał jajko, białko od żółtka i osobno jeszcze skorupkę? No nie, zje je w całości, nic mu się nie stanie. I tak samo ja pamiętam, jeżeli jesteście zainteresowani takim bardzo szczegółowym wyjaśnieniem, to ogromnie polecam książkę Izabeli Rzeszko-Sekuły w zgodzie z naturą, dwa tomy. Ona jest w ogóle ekspertem odżywienia naturalnego, więc wszystkie jakieś tam zawiłości biochemiczne i żywnościowe, dietetyczne, to, to do niej. Tak? To, to Izabela na pewno Wam to wszystko świetnie wyłoży z tego, co ja pamiętam i co zapamiętałem bardzo dla, też dla mojej suki, to jest to, żeby nie przesadzać, jeżeli chodzi w ogóle o ilość takich różnych rzeczy. Tak? Dlatego, że są ludzie, którzy na przykład podają psu naraz dużą ilość, nie wiem, wątróbki, tak? albo jakieś tam inne rzeczy. Mówi, Słuchajcie, no, kiedy pies, załóżmy, że, że zdobyłby jakąś tam zdobycz, czy, czy upolował jakąś zdobycz, no to on nie ma w tej zdobyczy od razu kilograma wątroby, tak? czyli nie zje tego kilograma wątroby naraz. Po prostu trzeba to dawkować. Tak samo, gdyby znalazł jakieś gniazdo, no to tam będzie jedno małe jajeczko na przykład, a nie 10 jajek. Tak? Więc przesada jest niewskazana w żadnej sytuacji. Natomiast jajko. Owszem, w białku jaja jest tam jakaś istydyna bodajże zawarta. O ile pamiętam, bo ja nie jestem dietetykiem, więc nie czepiajcie. Nie łapcie mnie za słówka, jeśli coś pomylę. Ale akurat białko i żółtko jaja się fajnie ze sobą bilansują. Nie szkodzą psu, spokojnie można to dać. skorupka to jest węglan wapnia, więc też nie jest w żaden sposób szkodliwy. Pies sobie to po prostu z przyjemnością strawi. A, FK, dobry wieczór, mój pies lubi koty, ale nie u nas w ogrodzie. Te zaraz przegania na ulicy go nie obchodzą. No widzisz, czyli takie bardziej zachowania terytorialne pokazuje, nie? Bo terytorium to jest specyficzny, broniony obszar, czyli tak samo nie wiem, czy, czy spotkaliście się z czymś takim, że na przykład jest pies, który broni swojego terytorium, oszczekuje wszystkich intruzów. Ale jak ten człowiek na przykład wejdzie już do środka, to jest najbardziej przyjaznym, miłym, fantastycznym pieskiem i będzie się łasił i pro, prosił o głaski i tak dalej, nie? Bo, bo, bo wtedy już jest to na jego terytorium, czyli to już jest ktoś, kto został zaakceptowany przez człowieka jako zarządzającego tym terytorium. Natomiast kiedy człowieka nie ma, to jest terytorium psa. I ja powiem wam szczerze... Nie wiem na przykład, jak by frelka zareagowała, czyli moja Rodwajlerka, gdyby ktoś tutaj wszedł do mojego domu, kiedy mnie nie ma. Tak? Co prawda zdarzało się to podczas na przykład kursu Super Pies czy zjazdów trenerskich, że yy, na przykład pani Ania, która tam w ośrodku po prostu jest taką osobą od wszystkiego, ona mówi do mnie, a pani Jacku, tam coś panu na stoliku w pokoju pożym, bo ja w ogóle nie zamykam mojego pokoju. No, i ja mówię, Afryka nie, nie nie zareagowała jakoś. Nie, tam leżała sobie na łóżku. Tak, tak, leżała na łóżku. No, popatrzyła na mnie, nawet nie podeszła, nie? czyli po prostu totalnie zignorowała, ale tak sobie myślę, że ona panią a nie zna. Nie? Więc te osoby, które ona zna, no to po prostu, no problem, tak. Ale nie wiem, jakbyś byś zareagowała, kiedyby jakaś obca osoba weszła, kompletnie obca i jeszcze zachowywała się w sposób y, dziwny. Nie wiem. E, nigdy tego nie próbowałem i nie wiem, czy spróbuję, bo po co? E, cześć, Robert Hoffman. E, dobry wieczór, Rob, Rob, ch, ho, sailor. Rozumiem. <grywdy> e, widzę, że żaglówka w tle, czyli żeglarzem jesteś. Dobry wieczór, Misio Kundel. Około 16 kg. Czasami goni rowerzystów, czasami nie. Czasami ostrzega obce psy z daleka, czasami ignoruje je. Generalnie lubi ludzi i dzieci, jak reagować. Jak najwięcej pokazywać mu takich, takich oto rowerzystów, psów i tak dalej. Po prostu socjalizować, tak? Czyli dawać mu zapoznać się w sposób bezpieczny z jak największą ilością bodźców, po to, żeby nie reagował na nie nerwowo najprościej. Tak robiłam, aha, rozumiem, że to jest dotyczy relacji piesko. Tak robiłam, był sukces po tygodniach, nawet husky kotek. No to gratuluję, bo haskie to z kotami czasami mają kose, kose. Sto pytań do hodowcy, jak wybrać szczeniaka? Może taki live. Jak Joanno zgodzisz się być gościem, to ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. Się oczywiście na coś takiego pisze. Facebook User. Ostatni przypadek, który miałem, ten pies żył z kotami w domu bez żadnych komplikacji, do czasu, kiedy kotka się kociła i zaczął się problem, zagryzła kocięta i w czasie interwencji ludzi rzuciła się na domowników i wylądowała u mnie. Trzeba pamiętać, że pies jest drapieżnikiem. No tutaj też. Yy, Mogło być tak, że te kocięta, które ta kotka wydała na świat, ona potraktowała już nie jak miód tej kotki, tylko jako coś obcego, co się pojawiło i co trzeba wyeliminować. Nie? I tutaj też może być tak, że w momencie, kiedy ludzie zaczęli przeszkadzać, to się zdenerwowała tym, też jakby to gdzieś zahacza, pewnie. Zahacza pewnie o ten, o ten temat właśnie przewodnictwa, nie? no bo moim zdaniem to nie psy powinny decydować o tym, co tobie wolno w Twoim domu robić i kogo lubimy, kogo nie lubimy, tylko to Ty powinieneś, czy powinnaś decydować o tym. Więc to jest w ogóle duży, duży temat, który na pewno warto, warto bardziej jakoś tam rozwinąć. Tutaj widzę, że jeszcze temat jajek wielkanocnych, a fajnie, no bo taki czas jest. Anna napisała, można całe jajko, ale rozbić tak, żeby żółtko się nie rozlało, rozlazło, bo wtedy to wchłanianie biotyny jest lepsze. A, mówię, przy jednym jajku nie wiem, czy to ma aż takie znaczenie, natomiast y, fajnie. Y, ja powiem czasami jak mi się coś rozbije, nie? na przykład jajko, widzę, że kupiłem jajko i ma rozbitą skorupkę, no to nie będę go używać, tylko dam Freli. I daję jej to jajko razem ze skorupką, a czasami bez skorupki zjada i jest zadowolona. Ale to jest jedno jajko na jakiś czas. To nie jest tak, że ja na przykład wezmę jej 10 jaj, wbiję, mówię, to jest twój obiad. Nie, Bo nie wiem, co by się stało. Yy, Okej. Okay. Facebook user. Kolejny temat. Radośni mali podbiegacze. W zestawieniu mały podbiegacz, a duży na smyczy. Duży chwilę utrzymuje spokój, a potem pląsanie obojga. Co można w tej sytuacji zrobić, zwłaszcza gdy opiekun małego w ogóle nie pomaga, nie reaguje? Wiesz, jeśli to jest pląsanie, to ja po prostu bym poczekał mimo niech się oni ze sobą nacieszą i już, nie? Bo, bo nie ma w tym nic groźnego. Gorzej, jeżeli masz takiego psa, który do ciebie podbiega, a twój pies na przykład jest reaktywny masz go na smyczy i on odpala i robi krzywdę temu, temu psu tak? i boisz się, że zrobi taką krzywdę więc jak tego, tego podbiegacza odstraszyć więc tutaj w sytuacji, kiedy twój pies się boi tego podbiegającego psa a widzimy to po tym, że ma ogon skulony chowa się za ciebie, czasami wokalizuje czyli piszczy takim wysokim szczekaniem kładzie uszy po sobie to trzeba Twojego psa wesprzeć, czyli stanąć tyłem do Twojego psa, przodem do podbiegacza. Najlepiej jeszcze byłoby złapać w rękę coś, nawet kawałek gałązki, i po prostu zrobić się dużym, tak żeby tego podbiegającego psa zdeprymować trochę, powiedzieć mu: spadaj stąd, nie? Niekoniecznie jestem zwolennikiem noszenia gazu i traktowania takiego podbiegającego psa gazem. Ale niektórzy tak robią i myślę, że mają do tego pełne prawo, jeśli ich pies jest atakowany przez podbiegające bez smyczy psy. Nikt o to nie będzie miał prawa w ogóle mieć do Was pretensji. Tak? Natomiast jeśli Twój pies atakuje, czyli Twój pies jest, jest po prostu zaczepny i nie, nie liczy się z Twoim zdaniem, tylko po prostu podejmuje decyzję samodzielnie, to robisz odwrotnie, czyli stajesz przodem do swojego psa. Nawet napierasz na niego ciałem, od, odwracając się tyłem do tego psa, który podbiega. Tylko tutaj jest taki jeden myk, że ten pies, który podbiega, nie powinien podbiec. Bo jeżeli ty przejmujesz kontrolę nad swoim psem, czyli mówisz mu ani się waż reagować, to twoim psim obowiązkiem jest zapewnić bezpieczeństwo twojemu psu. Czyli ten pies nie, mo nie może podbiec. Więc ja staram się w takich sytuacjach najczęściej. Po prostu poprosić właściciela psa, żeby tego swojego psa odwołał i zapiął. A jeśli tak się nie dzieje, no to po prostu nadzoruję frelę, czyli patrzę tak, żeby ta smycz moja była w miarę luźna i obserwuję imowe ciała. Jak jest to tylko takie pląsanie, wiecie, łuk zabawowy, jakieś tam obwąchiwanie, to, to w ogóle nie reaguje. Tak? Jak widzę, że się zaczyna. Ładować, tak? no to wtedy ją odwołuję i zabieram. I zazwyczaj ten drugi pies już wtedy za nami nie biegnie. Ale mówię, to ja robię tak. Natomiast generalnie zasada jest taka: psa, który się boi, to my wspieramy, psa, który jest ofensywny i chce napadać, my blokujemy. Nie? Po to, żeby właśnie pokazać mu, że jesteśmy jego przewodnikiem. Temat, który się już pojawił, a, a on ma po prostu czuć się przy nas bezpiecznie, albo ma wiedzieć, że to my kontrolujemy sytuację, a nie on. E, Amon no, jak pan podchodzi do dawania resztek posiłków, w sensie cokolwiek co zostało, w sensie, żeby nie wyrzucać, dam pieskowi. Ja tak nie robię z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że ja karmię frele barfem, więc tam nie ma miejsca na coś takiego, a po drugie ja już to parę razy zauważyłem, nie wiem jak wy się podzielcie, że jak daję psu takie coś, co mi zostało, nie? trochę ziemniaczków sosem, jakieś takie rzeczy, to najczęściej po prostu dostaję takich gazów, że to jest nie do wytrzymania później, więc wolę sobie tego nie fundować, Natomiast mamy sobie taki zwyczaj, że jak na przykład obieram marchewkę, to Frela zawsze przybiegnie, bo na kocha marchewkę i dostaje te obierki. I tak samo jak kroję pomidora, to ona też uwielbia pomidora i też zawsze kawałek tego pomidora dostaje. Więc tutaj myślę, że takie karmienie psa resztkami, no to na pewno nie może być traktowane jako sposób żywienia psa. Jeśli wasz pies dobrze to toleruje, to może być traktowane jako Cię to taki rodzaj deseru, tak? czyli coś ekstra, co dostaje poza posiłkiem. Ale mówię, mój pies akurat dostaje straszny strasznych gazu, więc tego nie robię. O, tak jak krecik, pisze Monika. Jak już ja wpuszczę kogoś, to intruz jest ok, ale inaczej nie wpuści nikogo, zresztą żadne z moich psów nie wpuszczę. Nawet groszek jest kozakiem na swoim terenie. No bo właśnie to jest to, nie? że masz, Moniko, masz, masz twój dom, nie? to jest ten, ob ten specyficzny broniony obszar, czyli terytorium psa, i coś, co jest poza terytorium, jest obce. Jeżeli już wkracza na twoje terytorium, Czyli, ty jesteś tutaj gospodarzem, no to, to pies po prostu zmienia nastawienie, bo uznaje, że to ty zarządzasz tym, tą przestrzenią. Czyli nie jest tak, że to ty mieszkasz w psiej budzie, tylko pies mieszka w twoim domu. A to jest naprawdę duża różnica. Maraj Hendrix. Mój pies jakoś długo zapamiętuje niektóre ze zwierząt i potem je przeżywa w domu jest później bardzo niespokojny. Na przykład zdechły kot na spacerze już pod krzakami w ogrodzie. Jesz pod krzakami w ogrodzie, o co chodzi? Wiesz co, to rozumiem, że on te, te zwierzęta gdzieś spotyka, tak? Na, na spacerze albo właśnie gdzieś tam w ogrodzie i przeżywa to, że spotkał te, te, te nieżywe zwierzęta, tak? No bo myślę, że to, to też dotyczy... Psów, które mieszkają razem ze sobą, nie? że jak one ze sobą mieszkają, jakiś pies odchodzi, no to wtedy ten drugi często przeżywa realną żałobę. Nie? A tutaj może być to po prostu tak, że przeżywa to, że spotkał takiego nieżyjącego zwierzaka, który wygląda jak żywy, ale nie ma tych cech, więc może go to też niepokoić morska pianka, a jajko sadzone, czy można dać psu? Odpowiedziałbym, można. Generalnie jest tak, że nawet na przykład, jeśli karmicie surowym, to i to są na to badania już dość dobrze zrobione, że na przykład psy w starszym wieku lepiej będą przyswajały białko i w ogóle. Substancje odżywcze, ale głównie białko, jeśli na przykład mięso, którym je karmicie, jest przynajmniej sparzone albo podgotowane, nie? czyli jest surowe, jest przez nie gorzej, troszkę wchłaniane niż podgotowane, a ponieważ psy żyją z nami bardzo długo, przynajmniej 14 tysięcy lat, jeśli nie dłużej, a wszystko wskazuje na to, że pewnie dłużej. No, to one się też jakby ewolucyjnie dostosowały do naszej diety. Pamiętajcie, że pierwszą dietą takich pierwszych udomowionych psowilków były odpady i odchody z ludzkich osad. Więc one dzięki temu, że mogły z tego korzystać, no to trzymały się blisko i miały co jeść, więc się mogły rozmnażać, żeby wykarmić potomstwo. No, i tak po prostu do, do, urosły do 400 milionów egzemplarzy na świecie. Więc jest to. Niewątpliwy ich sukces. A widzisz, Karina, mamy też doświadczenie z jajkami. Moja onka kiedyś ukradła jajka, zjadła ich kilka naraz. Nocka przy otwartym oknie to było mało Więc czyli dostała jednak jakiś tam gazów. Kasia coś napisała na temat podbiegania. Czekaj, niech ja zobaczę, bo tutaj. Okej, okay. podbiegaczy. Na pewno Kasia Daca napisała. Nie wiem, co Kasia napisała, bo tutaj... Dobra. Facebook user. Mam problem z buldogiem francuskim i jest alergikiem. Je tylko koninę. Jest agresywny dla domowników. Są pogryzienia. Jestem w Niemczech i tu pomocy raczej nie mam. Jakieś porady? Czy myślisz, że... Ta y, jego agresywność względem domowników jest związana z jedzeniem akurat koniny, bo ja bym raczej obstawiał, że jest to związane z brakiem zasad domowych. Tak? Bo y, pamiętajcie, że korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego, to znaczy, że to, że pies je to czy tamto, nie musi być automatycznie związane z tym, że dlatego jest agresywny. Tak? tak samo jak możecie zobaczyć sobie różne takie fałszywe korelacje na przykład pomiędzy ilością spożywanego sera a ilością rozwodów w Stanach Zjednoczonych okazuje się że to jest prawda tak samo to idzie nie to rośnie i to rośnie no, to jest przypadkowa korelacja tak no, nie, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego więc tutaj z tym buldogiem trzeba byłoby po prostu sobie przejrzeć jak wyglądają wasze zasady domowe w jaki sposób ty stawiasz psu pewne granice, wymagania, ograniczenia, jak układasz swoją relację? Czy pies musi pracować na to, żeby jeść? Czy pies ma stare dostępne jedzenie? Czy ma stare dostępne zabawki? Jak wyglądają spacery? Co robicie na tych spacerach? Tak? Czy pies rozumie komendę nie i czy ją respektuje, jeżeli czegoś mu zabraniasz? To są takie podstawowe pytania, które trzeba byłoby zadać żeby zorientować się, czy powodem tego zachowania psa właśnie gdzieś są braki, czy, czy jakby niedobre ustawienie tych zasad, czy rzeczywiście jakiś problem dietetyczny. Bo też pamiętajcie o tym, zresztą gdzieś tam Marta Lichnerowicz o tym ostatnio pisała, że jeśli pies nagle zmienia zachowanie, czyli nagle staje się agresywny, wydaje nam się bez powodu, to pierwszą rzeczą, o jakiej myślimy, to nie jest terapia behawioralna tylko skorzystanie z pomocy weterynarza po to, żeby zdiagnozować psa, czy przypadkiem coś się nie dzieje w jego organizmie, bo może być tak, że on na przykład albo czegoś nie trafia, albo go po prostu brzuch boli w tym wypadku, albo w przypadku innego psa może go boleć na przykład kręgosłup, albo ząb go może boleć, cokolwiek, co obniża progi reakcji i wywołuje właśnie takie zachowania agresywne. Stanisław, jak oduczyć psa sikania na kanapę? To znowu jest pytanie pod tytułem, jak wybrać dobry samochód? Wiesz, generalnie tak. W jakim wieku jest ten pies? Dlaczego on w ogóle włazi na kanapę? Czy to jest tak, że on zostaje długo w domu i po prostu nie może się załatwić w inny sposób? Czy macie możliwość, żeby na przykład przeprowadzić z nim trening czystości, inaczej niż wpuszczać go na kanapę, żeby sikał? Czy to jest tak, że on sika, kiedy jest sam, czy kiedy sika, jak jesteście w domu? Czy sika tylko na jedną kanapę, czy też na inne? I czy to jest kanapa, na której zazwyczaj siedzicie, leżycie, czy to jest kanapa, która stoi gdzieś w oddaleniu? To wszystko są ważne pytania, bo są na przykład małe psy, które sikają na kanapę ze stresu. A są takie psy, które po prostu sikają na kanapę, dlatego że nie są nauczone czystości. I takie, które w ten sposób znaczą teren, więc też ma znaczenie, czy to jest samiec, czy to jest suczka, w jakim wieku, czy kastrowana, czy nie kastrowana. Więc popatrz, ile pytań trzeba zadać, żeby, żeby odpowiedzialnie na to pytanie móc udzielić właśnie odpowiedzi. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, po prostu ogranicz dostęp do tej kanapy. Tak, żeby zastosować tak zwany management, czyli skuteczne zarządzanie środowiskiem. Jeśli pies ci wskakuje na kanapę i na nią sika, to go tam nie wpuszczaj, co oznacza, że albo zamykasz drzwi do tego pomieszczenia, no albo masz psa na smyczy przy sobie, żeby kontrolować to, jak on się zachowuje. No i oczywiście prowadzisz trening czystości, czyli wyprowadzasz go, chwalisz za to, że się załatwia na zewnątrz, sprawdzisz, że i to jest na przykład takie posikiwanie dość częste, Znowu sprawdź, czy nie ma jakiegoś stanu zapalnego pęcherza, jeśli to się pojawiło nagle. Zawsze pamiętajcie, nagłe wszystkie rzeczy zaczynamy od lekarza weterynarii. Więc tyle na temat sikania. Popatrz ile tutaj tak naprawdę jest tematów, które trzeba poruszyć, żeby jakoś z tym się zmierzyć. Jak macie takie pytania właśnie szczegółowe, to zapraszam oczywiście do konsultacji online macie taką możliwość przez naszą stronę kursywesołałapka.pl, no to, to tam możecie sobie po prostu taką konsultację zabukować. Kalendarz jest dostępny, więc zapraszam. No bo te wszystkie rzeczy, mówię, trzeba jakoś po prostu wspólnie rozważyć i dopiero się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i zaproponować jakiś skuteczny program terapii, tak? czyli, czyli zmiany tego zachowania. Ewa. Mój adopcjach jest mega, szczekaczem na inne psy, a nawet już były akcje pogryzienia. Oczywiście mniejszych, ale był socjalizowany. Omijam wszelkie możliwe kontakty, ale ciebie na tym mój drugi pies. E, moim zdaniem, Ewo, e, ja bym robił dokładnie odwrotnie. Czyli wcale bym nie omijał, tylko bym, e, bo on nie był socjalizowany, tylko bym dawał mu szansę na to, żeby on poznawał. Jak najwięcej innych psów, ale w taki sposób, który jest dla tych psów bezpieczny. Jak można to zrobić? To już Ci podpowiem. Wybierz się na psi, wybieg, ale nie wchodź do środka, tylko zostań sobie na zewnątrz i manewruj odległością od tego wybiegu. Tak? Jeżeli twój pies będzie miał szansę, żeby zobaczyć, że te psy tam są, a może podbiec, po, czy podejść na smyczy do siatki, powąchać się z jednym, drugim, trzecim psem i zrobisz to przez kilka dni. To zobaczysz, że on zmienia nastawienie do tych psów. Zresztą bardzo podobne ćwiczenia, tylko już może nie aż tak w ten sposób, robimy na spacerach socjalizacyjnych. Ja tam już kilka terminów też wrzuciłem, więc zapraszam. Nie wiem skąd jesteś. Ale właśnie na spacerach socjalizacyjnych uczymy psy tolerowania innych psów w pobliżu i nie reagowania na nich nadmiernie. Ile gram ma dzienna porcja barfu u Freli? Czy dostaje jeden posiłek, czy więcej? Więc tak, Frela waży 34-35 kg, więc, jak na rodwajlerkę, to nie jest jakoś dużo. Ale ona jest celowo, ja nie, jej nie przekarmiam, żeby ona była fit, bo zależy mi na tym, żeby miała jak najdłużej zdrowe stawy. I dostaję jeden raz dziennie 750 gramów barfa, czyli to jest tam mięcho plus czasami jakieś dodatki, suplementy. No i jak widzę, że za, za bardzo zaczyna przybierać, to wtedy robię na zmianę 750 g, 500 g, czyli pół kilo, 750 g tak na zmianę. Jeden dzień tak, jeden dzień tak. I też staram się dostarczać mięcho różnych, z różnych tam: królik, wołowina indyk, yy, dziczyzna, tak żeby nie było zawsze to samo, nie? No, to, to, to tak. Yy. Okej. Okay. I <ścoughs> faszystowskie podejście do mojej, do miski. Ani resztek ani przypraw, sól, pieprz, ani smażeninki, surowe, gotowane, mięcho, warzywa, suple i tyle. Wiesz, myślę, że to jest bardzo rozsądne podejście, tak? Znaczy mówię, ja też nie daję resztek z talerza, chyba że, no nie wiem, jesz sobie załóżmy, nie wiem, kurczaka, tak? No i zostaje ci chrząsteczka z kurczaka. No to ja na przykład nauczyłem Frele jeść widelcem, czyli biorę na widelec tą chrząsteczkę, daję jej jako taki przysmak właściwie, nie? Więc to, to tak to działa, nie? A nie tak, że po prostu zostają mi jakieś resztki z obiadu, wylewam jej, nie wiem, pół gara krupniku, żeby sobie jadła. No to absolutnie tak nie robimy. Okej. Okay. Facebook User, mój węsząc na spacerze. Czasami nagle mocno się zjeżdża na grzbiecie, to trwa chwilę i zaraz mija. Żaden przedni pies tak nie robił. Wiesz co, to, to się nazywa piloerekcja, nie? czyli takie jeżenie włosa na grzbiecie. Może oznaczać, że pies po prostu spotkał jakiś zapach, bodziec, tak? który nagle go zaintrygował albo trochę przestraszył. Tak reaguje, ale później, jakby jego mózg przetwarza tę informację, co to jest, i wtedy, wtedy to właśnie mija, tak jak piszesz. Czyli tutaj znowu myślę, że, że, że socjalizowanie go z jak największą ilością takich rzeczy będzie rzeczywiście korzystne. Amon, Amart. To ja kontrowersyjny temat pieski w sklepie spożywczym. Eee, osobiście nie jestem fanem wpuszczania czy wchodzenia z psami do sklepów spożywczych, dlatego, że nie wszystkie psy potrafią się właściwie zachować. I ja widziałem sytuację, że ktoś właśnie był w, e, w sklepie spożywczym z psem i pies po prostu podniósł nogę i obsikał jakieś właśnie produkty, które znajdowały się na jego wysokości. Więc... Dlatego nie mówię, nie jestem fanem. Rozumiem, że są psy, które się świetnie potrafią zachowywać. Przecież sam szkoliłem psy asystujące, więc wiem, że to są psy, które mogą wejść wszędzie i mogą doskonale się zachowywać. Nie będą wyżerały spółek, nie będą właśnie znaczyć moczem regałów itd. Natomiast przy Akurat na artykułach spożywczych nie jestem nie jestem jakoś entuzjastą wprowadzania psów, natomiast uważam, że też wprowadzanie psów do takich sklepów, na przykład jak markety budowlane, czy tego typu rzeczy jak najbardziej tak. Tak samo jak jest galeria handlowa, gdzie można z psem wejść, chociażby żeby pójść do sklepu zoologicznego, jak najbardziej. Nie? Natomiast stricte spożywcze niekoniecznie. Chociaż pamiętam taką anegdotę wam opowiem, jak. Nie wiem, ja powiecie, że jestem wredny. No ale trudno, już powiedziałem A, to powiem B. Miałem tutaj na moim osiedlu, gdzie mieszkam, taki sklep spożywczy. To jeszcze dawno było. Tak, to, to powiedzmy, nie wiem, z jakieś 12, ponad, może 15 lat temu i wtedy szkoliłem suczkę Sylwę, jako psa asystującego to była labradorka. I ona oczywiście chodziła w takich szorkach z napisem pies asystujący. Kiedy była w pracy, no to oczywiście miała te szorki na sobie. Ja chodziłem z nią wszędzie, łącznie ze sklepem spożywczym. Poszedłem tam po jakieś bułki czy, czy, czy coś takiego. No i właśnie wszedłem do sklepu spożywczego, który nie był taki samoobsługowy, tylko taki normalny, gdzie jest Lada, wiecie, i, i, i pani sprzedawczyni za Ladą, która zresztą nie znała. No i stoję, czekam w kolejce i jakaś pani, która stoi za mną, po prostu zaczyna tak, wiecie, fukać, nie? Mówi tak, co to za porządki, żeby pies to wchodził do sklepu spożywczego i kto to widział i coś tam, nie? I tak się, wiecie, nadyma, nie? I tak, tak już widzę, że tak, jak, jak parowóz, tak fu, fu, nie? Więc ja wiem, że jestem z psem asystującym, wiem, że Silva nikomu nie zrobi absolutnie nic złego, że jest grzeczna, że jest psem, który jest przeznaczony do takiej pracy, więc na razie spokojnie to znoszę, ale pani nie przestaje. Ja już wreszcie nie wytrzymałem i wiecie, wtedy się we mnie budzi taka złośliwa bestia. Jak patrzę pani głęboko w oczy, mówię, ale pani jest brzydka. Nawet pies pani nie chciał powąchać. Jest okropne, nie jest. W końcu. Przepraszam, ale tak powiedziałem. To przyznaję się. Tak było, tak było. Drugi raz też miałem podobny. Miałem teraz na zwierzenia mi wzięło. Też, też, była podobna sytuacja i też właśnie jakaś pani się oburzała, nie? I takie, wiecie, takie pytania retoryczne rzuca w przestrzeń. No, co by to było, jakby każdy tak sobie z psem przychodził do sklepu, nie? I ja tak się na nią patrzę, mówię: świat byłby piękniejszy. Więc to, to mówię, wiele, wiele lat temu, zanim w ogóle wejście do sklepu z psem było możliwe. Cieszę się, że w tej chwili jest to możliwe, bo dzięki temu psy się mogą lepiej socjalizować. Natomiast stricte do sklepów spożywczych niekoniecznie. Tak samo nie uważam, że zabieranie psa ze sobą do restauracji, zwłaszcza do wnętrza restauracji, jest takie super, dlatego że myślę o osobach, które na przykład mają alergię na psy, a chciałyby w tej restauracji sobie zjeść posiłek, tak? I niekoniecznie przy tym dostać ataku astry. Więc zawsze zastanawiając się, czy chcę iść gdzieś z psem do jakiegoś miejsca, czy nie, myślę nie tylko o sobie, ale też o innych ludziach, którzy tam będą, nie? Czy to jest... Tak, och! Muszę, 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 bo się uduszę. Jak postępować w przypadku, gdy dziewięciotygodniowy roti, mimo wyprowadzania na siku u nas co pół godziny, bądź w czasie, kiedy szuka i węszy potrafi wysikać się w domu na podłogę zaraz po przyjściu z podwór, rozumiem się, k. Jeżeli to jest Rottweiler, to w ogóle pozdrawiam serdecznie, bo ja w ogóle uwielbiam Rottweilery i tracę zdrowy rozum przy nich, więc każdego Rottweilera kocham, ale to tak na marginesie. Słuchaj, ja bym ci zaproponował taki myk. Znaczy prawdopodobnie twój pies się nauczył strategii sprytnej, bo rodki są bardzo inteligentne pod tym względem i robią to, co im się opłaca. Zapewne jest tak, że on jak wychodzi na zewnątrz, to wie, że jak się wysika, to kończy się spacer. Bo być może się spieszysz do pracy, bo być może jest jakiś inny powód. Czyli jak się wysika, to jest koniec. Więc są takie psy, które nie wysikują się albo nie wysikują się do końca, bo liczą na to, że ten spacer będzie trwać dłużej. Dzięki temu, że się nie wysikają. A taki dziewięciotygodniowy szczeniak po prostu wychodzi, jest fajnie, potem wraca do, do domu no i sika, tak, bo, bo spacer się skończył. Więc na to, na to pomysł jest taki, że zrób po prostu kompletnie inny, inny sposób wychodzenia. Czyli wyjdź z psem, jak się wysika, to go oczywiście pochwal. Wtedy powinien się zacząć spacer. Znaczy, ja to piszę. Nawet w, w, w książce mojej, Aria Równaj, Aria czy pamiętam której z nich, chyba Równaj, że najpierw siku, potem spacer. Czyli wychodzisz z psem, czekasz aż się wysika i dopiero wtedy zaczyna się spacer. Nie? A nie, że wychodzisz, pies nie ma czasu się załatwić, bo są cudowne rzeczy na spacerze, potem wraca do domu i sika. No więc jeśli już to zrobiłaś, trudno, to teraz wyjdź na spacer. Jeśli się pies nie wysika, trudno, wracasz do domu i natychmiast wychodzisz jeszcze raz. Dobra? Czyli po prostu nie zostajesz w domu, tylko wchodzisz do domu, wychodzisz jeszcze raz. I to będzie dla psa prawdopodobnie takie, taka zmiana rytuału, że się wysika na zewnątrz. I wtedy za to go pochwal, nagruć i myślę, że to powinno twój problem rozwiązać. Daj nam znać, jak wyszło. Yy... Okej, okay, Karina taki długi troszkę. Ja bazuję na komunikacji. Nie uczę już bezwzględnego posłuszeństwa. Zmienił się mój sposób myślenia, postrzegania psa. Mam lepszą więź z psami. One same chcą ze mną być i zrobić dla mnie wszystko. Oczywiście są komendy, które pies musi znać bezwzględnie, jak chociażby przywołanie. Komunikacja przez mowę ciała i tak dalej, to jest coś, w czym się zakochałam. Moje psy już nie znają miliona komend, nie trenujemy, a mimo to rozumiemy się bez słów i psy potrafią się zachowywać super. Też co powiem ci tak, ja też mam tak, że bardzo sobie cenię taką bezpośrednią komunikację z psem, bardziej niż perfekcyjne wykonywanie komend. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie każdy człowiek ma takie nastawienie, czy takie podejście. Bo są ludzie, którzy mają psa. Dlatego, że chcą z nim jakieś sporty uprawiać czy startować w zawodach i wiadomo, że oni wtedy tych komentarzy po prostu będą uczyć zgodnie z regulaminami tych danych zawodów. Natomiast, jeśli tobie wystarcza właśnie taka komunikacja, to super. Ja zawsze podkreślam, że w edukacji psa mamy te trzy elementy. Tak? To jest szkolenie, czyli sztuczki, siad, waruj do mnie, noga, równa i tak dalej. Druga rzecz. Właśnie ta sfera, o której wspominasz, to jest wychowanie, czyli to wszystko, co pies robi poza sztuczkami, jak się na co dzień zachowuje wobec innych domowników, wobec innych zwierząt, wobec ludzi na zewnątrz. I trzecia to jest przewodnictwo, czyli to jest to, że pies ciebie traktuje jak autorytet, który ma prawo decydować o waszych aktywnościach. I wtedy, jak to wszystko jest w równowadze, to, to, to prowadzicie sobie szczęśliwe życie. Ok ponowić pytanie, jak można sobie poradzić z narastającą agresją psiaka wobec domowników. Czy oprócz treningu może być pomocy olejek z konopi w dostawanych dawkach? Słuchaj, to jest, wiesz co, olejek z konopi sam nie wystarczy. To od razu ci powiem. W dodatku z mojego doświadczenia wynika, że on no nie jest tak skuteczny, jakby sobie tego wszyscy życzyli. Więc to nie jest takie panaceum, że twój pies weźmie parę kropli olejku z konopi indyjskich i nagle po prostu zmieni swoje zachowanie. Bo jeśli ta agresja wobec domowników narasta, to może to być tak zwana agresja kontrolująca, czy agresja domowa, która wynika właśnie z niewłaściwego ułożenia relacji w domu. Czyli ten pies myśli, że ma prawo was kontrolować, tak? Więc przejęcie jakby tego, że to ty decydujesz o wszystkim i pies musi zapracować na twoją uwagę, że ty masz prawo mu powiedzieć nie, że masz prawo skorygować jego niewłaściwe zachowanie, powoduje, że on jakby wraca na swoje miejsce, czyli mówi, okej, okay, ten dom działa w ty na tych zasadach, wszyscy tutaj w tym domu są ode mnie niejako, sobie ważniejsi, tak, ale jakby nie mam prawa ich ustawiać po swojemu, nie mam prawa ich gryźć, atakować, oni po prostu są dla mnie autorytetem, a nie są kumplami do gryzienia. Tak? Więc tutaj po prostu no, 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 zacząłbym od zasad domowych, tak naprawdę. Nie? Więc mówię, no, jeśli ta agresja narasta, to też nie czekaj nie wiadomo jak długo z y, poproszeniem o pomoc, bo y, każde zachowanie, które się powtarza, y, to ono się doskonali. Tak? Czyli Im więcej razy Twój pies. Powtarza to zachowanie, to tym bardziej staje się jego nawykiem. Więc to trzeba jak najszybciej przerwać i zakończyć. Bo tutaj jest jakaś historia z rodweilerami. Sąsiedzi mają dwa rottweilery, które każdej nocy wypuszczają na ogród. Psy potwornie szczekają na każdego, kto przychodzi, no bo są Rottweilerami, czyli bronią swojego terytorium. Czasami zdarza się, że uciekają, a sąsiedzi mają to kompletnie gdzieś. No. to już jest niefajnie, nie dlatego że właściciel jest zobowiązany do, do, do trzymania psa w sposób bezpieczny. Tym bardziej, że Rottweilery mają jeszcze szczególne przepisy, prawda? Bo tutaj to są te rasy, które mają koniecznie, znaczy trzeba mieć pozwolenie w ogóle na, na trzymanie psa tej rasy i, i, i musi być odpowiednio zabezpieczony ten teren, więc jeśli one uciekają, no to, to nie fajnie i ja myślę, że to nawet nadaje się do tego, żeby porozmawiać z tymi sąsiadami i powiedzieć im, że no kochani, jak te psy będą zwiewać i łazić po okolicy, to następnym razem wzywam policję straż miejską. Także nie robiłbym tego tak, wiecie, co na, 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 na hama, że po prostu wezwę straż miejską i tyle, tylko bym pogadał z tymi ludźmi, bo być może dadzą rady to zabezpieczyć, może nie zwrócili na to uwagi. Czy możliwe jest, że gdy spotkam takiego psa poza posesją sąsiada, to zaatakuje mnie? Proszę o radę, jak mam się zachować, by uniknąć ataku. Strasznie się boję. Wiesz, co? Może być tak, że dla psa jego terytorium wykracza poza obręb działki, bo no psy nie mają w głowie takiego zmysłu geodezji, tak, że ta działka się kończy w tym miejscu, a tam, co jest poza działką, to już nie jest jego. One te terytoria sobie wyznaczają troszkę inaczej, więc nie wydaje mi się, żeby tak było, że, że one akurat będą ciebie atakować, jeżeli jesteś w jakiejś odległości od tej posesji, ale w sytuacji, gdyby na przykład, to mówię hipotetycznie, gdyby na przykład gdzieś w pobliżu była jakaś suka wcieczca, to są dwa samce, albo gdzie masz jakiś konflikt, prawda, z, jeszcze na przykład idziesz ze swoim psem, no to całkiem możliwe, że tak by się stało. Więc najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć ataku jest po prostu zachować odpowiednią odległość. Jeżeli te psy podbiegają do ciebie, to po prostu nie uciekaj, Boże, bo wtedy mogą uruchomić odruch pogoni. Raczej po prostu się zatrzymaj, ale nie tyłem, tak? Tylko tak bokiem do, do tych psów, żeby właśnie ich nie prowokować, nie nawiązywać bezpośredniego kontaktu. Ale też nie pokazywać im, że się, że, że się boisz, i poczekać. Nie? Zazwyczaj jest tak, że jeżeli chwilę poczekasz, to one po prostu poszczekają, poszczekają i, i sobie pójdą, bo nic się ciekawego nie dzieje. No, ale to nie jest komfortowa sytuacja absolutnie. Więc rzadko to mówię, ale ja bym miał na Twoim miejscu w kieszeni gaz taki specjalny. Najlepiej taki, są takie gazy w żelu, które, które właśnie nie rozpylają się tak jak mgiełka, tylko lecą w określoną stronę. No i jeżeli widzisz, że ten pies do Ciebie podbiega, czujesz się zaniepokojona, masz prawo się bronić. No i tyle. Okej. Okay. Uh, jakieś pomysły, pyta Karina, jak nauczyć psa szczekać na komendę? Pies zajęty na świecie nie chce dać głosu, a nauczenie do tego byłoby bardzo potrzebne. Wyłapywanie nie bardzo wchodzi w grę, bo pies czeka jedynie przy płocie. E, wiesz co, to już masz e, miejsce. Znaczy tak, przede wszystkim e, uczenie psa szczekania to jest trochę kij, który ma dwa końce, dlatego że jak pies odkryje, że szczekanie działa i jest fajne, to będzie szczekaniem różne rzeczy wymuszać. Ja miałem takie psy w swoim życiu, które się tego nauczyły, a potem nie chciały się oduczyć. Natomiast jeśli jest ci to potrzebne, to ja bym po prostu podłożył komendę pod to zachowanie przy płocie. Czyli jak one szczekają przy płocie, to podłożyłbym komendę głos i generalnie nagrodziłbym to szczekanie. Przy okazji ucząc komendy cicho, czyli jak szczekają mówię głos, dobry pies, super, super głos, żeby ta komenda im wybrzmiała parę razy, a potem podsunął parówkę pod nos, powiedział cicho. Jak pies przestanie czekać, szczekać, to wtedy klik, smakołyk, dobre cicho, nie? no i uczą się dwóch komend, głos i cicho. Więc jak potem się rozszczekają, to możesz powiedzieć cicho i przestaną szczekać. Janusz. Czy dałby radę w którymś live rozwiązać temat kastracji? Kiedy kastrować i kiedy lepiej nie? Patologie wykluczające wiek, rasy balansy hormonalne. Słuchaj, Janusz, to jest taki typowy, bym powiedział, temat medyczny. Ja nie mam tutaj takiej jednej odpowiedzi, tak? Kastrować, nie kastrować kiedy? W pewnych sytuacjach na pewno tak, zwłaszcza jeśli są wskazania zdrowotne. Ze wskazań behawioralnych, jeżeli mamy samce, które znaczą terytorium, i które po prostu wchodzą w konflikty z innymi samcami, no to wtedy kastracja zazwyczaj pomaga. Natomiast pamiętajcie, że skalpel nie jest narzędziem szkoleniowym. I tak jak olejek CBD nie załatwi kwestii agresji, tak samo kastracja nie załatwi wszystkich problemów behawioralnych. To nie jest narzędzie do rozwiązywania problemów behawioralnych, to jest ewentualnie pomoc do, do tego, żeby właśnie wspomóc psa w tym oraz oczywiście zapobiec niekontrolowanemu rozmnażaniu się psów, które są na przykład bezdomne albo są nieprzyznaczone do hodowli. Natomiast zdarza się oczywiście, że nawet ze względów medycznych kastracja może zwiększać chociażby ryzyko zachorowania na nowotwory. I to już jest gdzieś tam w literaturze omawiane, więc mówię, Akurat jeśli chodzi o ten temat, to wolałbym zaprosić lekarza weterynarii, żeby nie było tak, że wiecie, ja się znam na wszystkim, śpiewam pięknie sopranem i basem prześlicznie, tylko że po prostu proszę ekspertów, którzy się na tym znają, żeby się o tym wypowiedzieli, więc już sobie to gdzieś notuję, żeby na ten temat po prostu zrobić jakiś poważny live. O, Agata, czy kości podroby to jeszcze frelce? Kości jej podaję, czasami, ale w formie zmielonej. Czy ja mam po prostu takie, wiesz, kostki zmielone z kości? Wiem, że powinno się podawać takie szyje, indycze, albo coś takiego, co nie jest kością oporową, czyli nie są to kości podporowe, tylko kości tak zwane mięsne. Czasami jej daje, ale rzadko. Natomiast podroby, ona nie bardzo lubi. Czy czasami uda mi się przemycić kawałek wątróbki, czy jakiegoś tam serca, czy tego typu rzeczy, nerki, o. to tak, ale rzadko, przyznam. A suplementy tak. Stafik, który ciągle ciągnie na smyczy. Próbowałem już smaczki, szapnięcie smyczą w bok oraz chwilowe stanie. Nie wiem, czy jestem konsekwentna, czy robię coś źle, może jakieś inne pomysły. Polecam książkę Aria Równaj, żyjącego autora Jacka Gałuszki, wydawnictwo Galaktyka. Tam masz po prostu wszystko na yy, czynniki pierwsze a, rozłożone. Yy, Okej. Okay. Czy tak zwany okres młodzieńczego buntu u psa może zacząć się już w czwartym miesiącu życia? co, nie, on wtedy dopiero wchodzi w fazę młodzieńczą. Bunt jest około dziesiątego, także troszkę wcześniej, wcześniej. Pewnie coś innego może mieć tutaj znaczenie. Na przykład to, że zęby mu stały się wykluwają. Tak? Jest ma 13 lat, słabo widzi, jest głuchy, ale ma dużo energii, sprawny, skoczny. Mam jednak z nim problem taki, że dużo pije i często sika. W nocy jeden, dwa razy wypuszczam go badania ok. To starość. Wiesz co, W ogóle starość u psów to jest też duży, duży temat. Czasami właśnie takie, takie picie, sikanie, to trzeba by było sprawdzić, czy właśnie tam, a, jakie badania są ok, nie. Czy na przykład były robione badania pod kątem choroby Cushinga, na przykład? To warto byłoby sprawdzić, czy to były tylko badania takie, wiesz, przesiewowe, ogólne krwi i, i są OK, bo mm, tego typu objawy mogą być yy, związane z jakimiś dolegliwościami yy, już. Yy, na jaki temat jest dzisiejszy live? Właśnie dzisiejszy live jest na temat, po prostu rozmawiamy o tym, o czym chcemy. Nie ma. Okay. E, czy pilo piloerekcja może się pojawić tak bez powodu? Czy może to być z powodu stresu? Mojej sunie tak się dzieje, stała się pieskiem zestresowanym, odkąd przegraliśmy drugą. Generalnie jest to objaw stresu, pobudzenia, więc e, tak. Tak może być jak najbardziej e, powód. E, och, widzę, że tutaj mnóstwo tych e, tych waszych komentarzy się pojawia. Kochani, teraz jak, jak jeszcze pojawiają się jakieś pytania, bo tutaj przewijam, polecam wszystkie trzy książki z serii Aria. Też mogę polecić oczywiście. Dziękuję. Zapraszam oczywiście do, jak potrzebujecie, do konsultacji. Można też osobiście. Oczywiście tak tutaj jeszcze widzę, że temat skastracji się pojawia. Fajnie, że się pojawia, bo myślę, że to jest ważny temat. Bo pamiętajcie, że zawsze w pracy behawioralnej, jeżeli macie jakiś problem z psem, nie zaczynajcie od tego, że będziecie modyfikować, tylko po prostu tylko po prostu zróbcie badania odpowiednio, tak. Dobra, bardzo serdecznie wam kochani dziękuję za dzisiejszy live, taki na spontanie troszkę. Życzę wam cudownych, wspaniałych świąt i widzimy się po świętach, jak zwykle we środę o 20.00. Także radosnego Alleluja i do przodu, do zobaczyska. Trzymajcie się, pa.